Zachodzie panuje przekonanie, że ewolucja mediów jest istotnym zagrożeniem dla demokracji. Przynajmniej od chyba 1974 czy 1975 roku, kiedy został ogłoszony raport tak zwanej Trilateral Commission, którą założył Brzeziński, i autorem tego raportu, takim głównym tej części medialnej, był no, chyba najwybitniejszy politolog XX wieku Samuel Huntington, który opisał właśnie, jak dywersyfikacja mediów, rozproszenie mediów spycha je ku rozrywce, wyjmuje spod kontroli elity kulturowej i powoduje właśnie, że społeczeństwa na początku zachodnie, a teraz też polskie, przenoszą się do tego nierzeczywistego świata, gdzie polityka realna już nie ma miejsca po prostu, gdzie panuje rzeczywistość fikcji. Przecież my kilka lat temu w Polsce uwierzyliśmy, że polska rzeczywistość jest kontrolowana przez jakiś niesamowity, tajemniczy świat agentów i oficerów prowadzących, przez taką sieć opętaną. Dziś doszliśmy do rozumu, już myślę, że to się zweryfikowało i nikt rozsądny w to nie wierzy. Zdecydowana większość społeczeństwa w to nie wierzy, ale kilka lat temu wierzyliśmy. Kilka lat temu wierzyliśmy, nie tylko my, ale cały Zachód, że największy problem, jaki mamy, to są ci terroryści, którzy są wszędzie, ta sieć terrorystów, prawda? I wydajemy miliardy dolarów do tej pory na to, żeby walczyć z czymś, czego nie ma, prawda? Terroryści są, zawsze byli w historii, od kiedy ludzie wynaleźli proch, ale to nie jest jakieś nowe zjawisko i ono się wcale nie eskaluje. Ale nie jesteśmy w stanie wnieść do samolotu butelki z wodą, a nawet buteleczki perfum. Więc jesteśmy w rzeczywistości jakiejś paranoi. Tak? To jest rzeczywistość, którą zapowiadano 30 lat temu, której początki były widoczne. To jest bardzo groźne.